Witajcie z tej strony Woder. Zapraszam Was do omówienia finału drugiego sezonu Superman i Lois, w którym no troszeczkę się zadzieje. Czy Superman odzyska moce? Tego dowiemy się dzisiaj. Zapraszam. W pierwszej scenie odcinku widzimy, jak tutaj no jest tutaj prezentowane przez Robert Derricka, że tutaj Alias no to co robi, nie tutaj łączy tej ziemię. I że tutaj już nie jest ten plan, ale już to wcieliła w życie. I pamiętamy tutaj no John Irons, czy też Steel tutaj próbował ją pokonać, no ale no walki tej nie widzieliśmy, ale wiemy, że no Steel poległ. Mamy rozwinięcie sceny z poprzedniego odcinka, która zakończyła nam odcinek, że tutaj no hej się nasi bohaterowie tutaj wracają do domu, ale to jest ten dom z właśnie z Bizarre Worldu, a nie właśnie z no, ten ich dom, ale tutaj widzimy, że też są jakby jest tablet, jest to, więc tutaj no jeszcze całkowicie nie są te światy połączone. Tutaj no są jakby rzeczy, które były właśnie w tym normalnym ich domu. Jak tablet, gdzie no można tutaj sterować zbroją młodego Steela, czy tej no jakby dziewczynki. No tutaj w kolejnej scenie już tutaj no mówiłem o tym tablecie, a tutaj przez ten tablet skontaktował się Steel. No i tutaj no ze swojej córką oczywiście. No i to wskazuje, no, że przynajmniej to, że on żyje. Tutaj widzimy, że tutaj Steel potrzebuje pomocy córki, żeby wrócić. A ponadto pojawia się tutaj wujek, jakby nie było tutaj... Tutaj brat Supermana, który tutaj... się wydaje, że tutaj dosyć sporo tutaj pomoże, nie? Tutaj no, się dosyć mocno zmienił do pierwszego sezonu. W pierwszym sezonie tutaj chciał on podporządkować ludzkość, Superman go pokonał. A tutaj mi się wydaje, że no on właśnie może dla Supermana no jakby pomóc. No i po chwili nasi bohaterowie wracają na ziemię. Wszyscy oprócz Lois, która no jest no jakby nie było przerażona. Ale mam nadzieję, że tutaj ona sobie pomoże. On to jest mocną babką, więc raczej tutaj no da radę. A tutaj później spotyka swojego ojca, co oczywiście no tutaj no mają jakby plan później gdzie się przynajmniej udać. Więc no tutaj wiem, że tutaj no ta dwójka no poradzi sobie jakby. Jak najbardziej. No ale po chwili wracamy na naszą ziemię i dowiadujemy się, że Lois Bizarro jest właśnie na tej ziemi normalnej, co jest no... No troszeczkę problematyczne się to robi, lekko mówiąc. Idziemy też na radę braci, którzy no, tutaj się naradzają, mówiąc, że no... I sam tutaj właśnie brat Supermana mówi, że no tutaj, on tutaj uratuje wszystkie tutaj, że no oni nie są w stanie, no ale że on jest, że właśnie, że no Morganecz mówi, że tutaj wszystkich tutaj uratuje. Co oczywiście Superman mówi, że no w tamtym roku chciałeś wszystko zniszczyć, a teraz chcesz uratować. No i no i no. No i wtedy Morganecz mówi, że to robi nie dla jakiegoś tam świata, właśnie dla swojego brata, dla Supermana, co jest oczywiście no naprawdę fajne momenty tutaj, gdzie no bracia się jednoczą. No ale niestety tutaj Educator robi to w najgorszy sposób, jaki może być, czyli po prostu no, atakuje Ali bez planu. No i to zaczyna wysysać jego moc, podobnie jak to robiła z Supermanem. No zobaczymy, ale no tutaj no mam jakby czarno to widzę, właśnie ten właśnie atak na Ali. Ale wtedy rusza na pomoc Superboy, który no turbuje dosyć mocno Ali Alston. No tego to się nie spodziewała. No i tutaj ratuje życie swojego wujka, co oczywiście no tutaj Educator od razu mówi, że no uratowałeś moje życie, bratanko, więc no naprawdę tutaj się no polubią na pewno. No i zrezygnowany brat Supermana mówi, że tutaj nikt nie jest w stanie, żadna istota go pokonać Ali. No co no oczywiście my wiemy, że tutaj jest jedna osoba, jest nią Superman. No i oczywiście no Clark mówi to samo, co oczywiście no tutaj musi odzyskać w końcu swoje moce, żeby no, stawić jej czoła. No i Clark wpada na ten plan, który ja no, już tutaj mówiłem w poprzednim odcinku, żeby to zrobił, czyli no wejdzie w słońce i jakby z całą taką mocą słońca będzie walczył, nie? I odzyskać dzięki temu moce. Co ja oczywiście mówiłem, że to 1000 razy w komiksach było. Ja mówiłem w poprzednim odcinku, że no Clark by tak zrobił, to by odzyskał moce. No i tak samo jest tutaj w tym momencie, no tutaj wyleci w słońce i odzyska moc, a przynajmniej taki jest plan. Oczywiście tam rodzina się na początku nie zgadza, no ale potem no nie mają lepszych pomysłów, więc no jakby nie było, no idą na ten plan.
W międzyczasie Lois tutaj ze swoim ojcem dotykają się na wyznawców, ale no widzimy, tutaj jest masakra naprawdę, są dosyć mocni fanatycy, no i podejrzewam właśnie, że to oni dają moc dla Ali Ariston. Widzimy troszkę fajnych scen tutaj z udziałem Lois, tutaj spotkanie ze swoją przyjaciółką, no tutaj jest oczywiście ona na innej ziemi, ta z innej ziemi oczywiście. Tutaj no używa fajnie tego urządzenia, żeby tutaj od tyłu czytać, więc no tutaj mogły się one zrozumieć, no ale tak. Została przerzucona na inną ziemię, czy tam zniknęła, nie wiadomo co się stało. No i tutaj widzimy, że dosyć mocno tutaj jakby tutaj rozwałka jest na tej ziemi Bizarro. Więc no tutaj no i nasi bohaterowie muszą powstrzymać Ali, bo no jeśli nie, no to no będzie nie za fajnie, jak te dwie ziemi się połączą, nie, to no widzicie co się stało z Ali. Może wszystko się tutaj stać naszymi bohaterami, no tego na pewno nie chcemy. Aczkolwiek dla Supermana nic się nie stanie, no bo Bizarro nie żyje. Tutaj córka wraca po Steela, no ale tutaj nie wzięła ich kryptonitu, no której mówi w wiadomości, no wiadomość jakby ucięto. Więc no tutaj moi drodzy, no jej już, no we dwójkę są tam w tamtym miejscu, no i nikt ich nie ocali, no chyba że no Superman wróci mocą mu i tak dalej. No tak, no przynajmniej na razie no są tutaj skazani na wieczną tutaj tułaczkę po tym właśnie bezkresnym kosmosie. No i widzimy, jak Bran Supermana się ziszcza. Jego brat zabiera go właśnie do na słońce, nie? Żeby zabrał energię prosto ze słońca. No i widzimy tutaj dosyć fajną rozmowę między braćmi, gdzie tutaj no sobie miłość wyznawiają, no jako, no taką braterską, wiecie. No i tutaj Superman wpada w słońce, no ale tutaj to tak wygląda, że no no czarno to widzę, no bo on tak wpada, nie wylatuje, a wpada właśnie w to słońce, więc no nie jest to na pewno to, co Kal-El jakby tutaj chciał, ale no zobaczymy, czy to wrócą jego moce po tym. I widzimy na kolejne przejście, gdzie no tutaj ojciec Lois tutaj został przerzucony, no ale bez Lois, więc taka Lois dosyć dobrą robotę zrobiła tutaj, pocieszając swojego przyjaciela na tutaj właśnie w tym świecie Bizarro, więc no ona też tutaj robi dosyć dobrą robotę, nawet może i lepszą niż teraz Superman, no zwłaszcza taki bez mocy. Widzimy, jak dosyć mocno tutaj Supermana ma zniszczone swoje zwykłe ciało, no bo patrząc na to dziwne, no i wtedy wszystko sobie przypomina te swoje wspomnienia z swoją rodziną, no i wtedy się regeneruje, no i o dziwo moc mu wraca, czyli tak jak mówiłem w komiksach 1000 razy było to przywołowało wałkowane, że on wlatuje w słońce i naprawdę jest dopakowanym Supermanem. Czyli no można powiedzieć, że no on teraz będzie taki, wiecie, Superman Prime, Superman właśnie w najlepszej formie. I tutaj no oczywiście odzyskuje swoje moce potem. No i słyszę tutaj Ali, które tutaj no słyszy Ali, słyszy głosy, czyli tak mówię, jego słuch wrócił. No i leci, żeby powstrzymać Ali. Po chwili tutaj widzimy Steela i jego córkę, gdzie już tutaj no się ze śmiercią witali jakby, ale po chwili widzimy, że zostali przetransportowani na ziemię naprawdę w szybkim tempie, co oczywiście no widzimy, jaki Superman jest doładowany. Jest właśnie taka jego poświata żółta, co znaczy, że no tak w komiksach też wyglądał naprawdę dopakowany Superman. Widzimy też scenę z Supermanem, gdzie tutaj jego emblemat jest rozświetlony, co naprawdę daje nam tutaj no tutaj no możliwość tego, że no jest naprawdę dopakowany, jak już mówiłem parę razy tutaj, no i że Ali tutaj już może mu przynajmniej co najmniej buty czyścić. No Ali próbuje tutaj jego moc zabrać, no a wtedy Superman mówi, no żeby wzięła sobie więcej, co oczywiście no, tutaj jest, myślę, tutaj plany Supermana, żeby ona tak się naładowała tą mocą, aż pęknie, nie, jak w bajkach. I co właśnie jest najlepsze tutaj, dzięki właśnie temu zabraniu, no tak dużo mocy dostały dwie, że nasz to ich rozdzieliło. Tutaj jednym uderzeniem Supermana rozdzielił dwie Ali Alston, no i tutaj no odstawił z powrotem do ziemi, gdzie widzimy tutaj złapali ich dwójka Steelów. I jakby to jeszcze nie miało być koniec tutaj tych wyczynów Supermana, to rozdziela obie ziemie. To oczywiście no uratuje cały świat, taki jest dopakowany, kurczę, do takiego Supermana w tym serialu nie widzieliśmy. No i tutaj
Tutaj muszę powiedzieć, no szkoda, że Kara go nie widzi. Że Supergirl właśnie tutaj. Tutaj mogłaby troszeczkę pozazdrościć dla Clarka. No i po tych wyczynach wraca na ziemię stary, dobry Superman. I oczywiście wszyscy ludzie na jego ziemi witają go z oklaskami, co jest jak najbardziej tutaj no, wskazane po tym wszystkich, po tych wyczynach, co w tym odcinku uczynił, to no, zasłużył sobie jak nigdy. No i widzimy, że mamy Miracle Monday, czyli właśnie dzień, w którym no, Superman uratował Smallville. No i tutaj no, dzień, w którym no, ludzie no, świętują to, że Superman wszystkich uratował, no i, no, i czczą jakby Supermana, jakby nie było, nie? Takie podziękowanie dla człowieka ze stali za uratowanie, to naprawdę mi się podoba, w końcu jakiś bohater ma takie święto normalne, a nie, że wszyscy go nienawidzą. No po czym tutaj się pojawia też pod koniec tej rozmowy Lany z Superman, no i tutaj no, później Clark rozmawia z Laną, dosyć tutaj fajnie, dziękując za wszystko i gratulując dobrej przemowy, to najważniejsze. Następnie Lois tutaj mówi do swojej przyjaciółki, że Clark jest Supermanem, no to widzicie ją reakcję, tutaj na początku myśli, że to żart, no więc no widzimy, jak tutaj Clark zadbał o to, że no swoim wyglądem, że no nikt tutaj go nie porówna z Supermanem, nie? Widzimy scenę taką właśnie, gdzie tutaj chłopczyk ma, dostaje taką figurkę Supermana, no niby nic wielkiego, ale to jest kurczę właśnie ten Superman dokładnie ze wstałym kostiumem, nie? Superman i Lois. Ja chcę taki. Gdzie tu można kupić coś, taką figurkę bym chętnie sobie ją kupił, bo naprawdę fajna. Jaki ogólnie ten Superman. Widzimy też z wielką głową te Funko Popy. Nie, to raczej nie Funko Popy, ale coś podobnego, nie? Z tą głową właśnie tego aktora, co tutaj Supermana gra. To właśnie figurkę, jako figurkę też, to naprawdę fajny smaczek. Ja bym całkowicie chciał taką figurkę, no jak już mówiłem. Następnie widzimy końcową tutaj rozmowę z ma Ali Alston, które tutaj no dosyć fajnie tutaj odpowiadały dla Lois. No i oczywiście tutaj widzimy pod koniec sceny Lois wychodzi, ona się biorą za ręce, co może oznaczać tylko, że no one jeszcze wrócą, nie? Ta Parasite, że będą próbować. Mam nadzieję, że tutaj akurat z tej celi nigdy nie wyjdą akurat. No może. Może lepiej nie. Tutaj ona mówiła coś demonicznym, czymś ciemnym. No, zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. W stanie widzimy coś niesamowitego, czyli dwa samochody, które tutaj zostały dla synów Supermana kupione, to jako prezent. No i tutaj no jako właśnie nadawca jest Uncle Tau, co oczywiście jest tutaj ten no Eradicator, syn właśnie, znaczy syn, brat Supermana, co oczywiście no tutaj widzimy, że się jak najbardziej on już jest dobry, no i chce tutaj no z swoich tutaj jakby swoich tutaj bratanków właśnie tutaj dać coś no za przeproszenie za właśnie to, że w poprzednim sezonie chciał ich zabić, a myślę taki kurczę samochód wielki, no to jest no coś, co naprawdę tutaj przeprosiny przyjęte, widziałem ze wspominach właśnie tutaj synów Supermana, że no to jest właśnie coś, na co tutaj czy no co chcieli na pewno, nie? Co na pewno im zaimponowało. Oczywiście no, Superman krzyczy w niebogłosy, że to jest było bardzo nieodpowiedzialne danie tych samochodów dla swoich synów. A tutaj no ich właśnie jego brat go nie słyszy, no bo tutaj jest na ziemi Bizarro, gdzie tutaj no. No i to jest to miejsce ogólnie, gdzie no, spotkał swoją żonę pierwszy raz właśnie. Bizarro wersję właśnie Eradicatora, co oczywiście jest tutaj fajne, nie? Fajne tyle wyzwanie. Czy on spotka swoją żonę tutaj? To było naprawdę interesujące. Widzimy tajemnicze cameo, chociaż nie tak tajemnicze, bo tutaj nam pokazali to w tutaj zdjęciach promocyjnych, ale mniejsze o to. Tutaj widzimy cameo Johna Deagle, czyli no on wrócił tutaj, się spotkać ponownie, bo pamiętamy, John spotyka Johna tutaj i pamiętamy, że oni się w poprzednim odcinku spotkali, gdzie no, no Steel chciał zabić Supermana, oczywiście to nie wyszło. I tutaj no John Deagle musi rozwikłać zagadkę gościa, który na tej ziemi zabił właśnie Johna Ironsa, czyli no właśnie innej wersji właśnie Steela. To oczywiście Steel będzie, myślę, w następnym sezonie pomagał dla
No bo właśnie, John Diggle, żeby rozwikać tą zagadkę, jakby nie było. Też widzimy, jak siostry się tutaj żegnają. No i fajnie, że tutaj ta siostra właśnie i zawitała do drugiego sezonu. No w trzecim sezonie czekam na wizytę kogoś z rodziny Clarka, mianowicie to Supergirl. No, miała się tutaj w tym sezonie pojawić, miałem taką nadzieję, no ale no. Niestety się nie pojawiła. Czekam na, no jak już mówiłem, kolejny sezon, żeby może tam się pojawi. To byłoby niezłe. Tutaj mogłaby w finale pomóc, ale szczerze mówiąc, tak jak tutaj Superman sobie poradził, no ona by bardziej przeszkadzała, więc może lepiej, że ona tutaj się nie pojawiła. No i tutaj w kolejnej, ostatniej scenie widzimy, jak Superman buduje kolejną wieżę samotności. No tutaj swoją tutaj właśnie bazę, czyli bazę tą Supermana, tą gdzie no fortecę samotności, którą no tutaj tym razem będą wszyscy tutaj odwiedzać członkowie rodziny. Gdzie, no tutaj no, ten syn bez mocy powiedział, że no jak latać ktoś umie, to fajnie, no ale tutaj no Superman zachęcił go tutaj technologią kryptojańską, więc myślę tutaj w następnym sezonie też tutaj będzie się bawił tą technologię, zobaczymy, może coś nowego wynajdzie. Jest bardzo prawdopodobne. No i tak jak Superman zrobił, tak jak powiedział, taki też zrobił. Mamy fortecę samotności, która w poprzednim sezonie została zniszczona. Tak, znowu tutaj jest. No i miejmy nadzieję, że no nikt tutaj jej nie zniszczy. A tutaj muszę powiedzieć, że no w następnym sezonie ma się pojawić no ktoś, kto naprawdę jest dosyć fajną postacią komiksową, jaką jest Lobo. No cóż, no ta fortecja może podobnie być zniszczona, jeśli Lobo tutaj się dostanie. No i też tutaj są pogłoski, że Brainiac może się pojawić, a wiemy, że Brainiac, młody Superman, ten właśnie Brainiaca pokonał, kiedy był właśnie młody, na Ziemi, kiedy jeszcze ta Ziemia nie była Ziemią prawie Ziemią 2. Czy to może oznaczać, że no jakby tutaj były Liga Sprawiedliwości wtedy była? Wiecie, z Batmanem, ze wszystkimi, nie z tymi bohaterami, których znamy, tylko tych bardziej komiksowych, no może na to wszystko wskazywać. No i cóż, moi drodzy, ja jak najbardziej czekam na Lobo w następnym sezonie i mam nadzieję, że wam ten sezon się podobał. Mi się podobał, wiesz, taki, no pierwszy sezon był, mi się wydaje, troszeczkę lepszy. Właśnie te pokazanie tej rodziny, tutaj bardziej takie były te podróże w kosmos, zwłaszcza na to, jak to druga Ziemia, nie? Te Bizarro. Ale Bizarro też mi się podobały, te walki z Bizarro naprawdę były wyśmienite. I co same te walki naprawdę wysoko ten sezon tutaj notuję. A jak z wami, podobał się wam ten sezon? Czy no pierwszy taki bardziej spokojny byłby lepszy? Jakby poszli w stronę tego pierwszego, gdzie no były tam walki, ale no nie aż tak jak tutaj. Piszcie w komentarze. Ja się jak zwykle z wami w tym momencie żegnam i do usłyszenia, do kolejnych odcinków.